Dzisiaj bez gadania przechodzimy od razu do rzeczy. I jak zawsze w przypadku mocnych makijaży zaczynam od oczu, a w tym wypadku konkretnie od brwi i używam Maybelline Color Tattoo 40 Permanent Taupe. Takie kremowe produkty czasami lubią trochę zastygać i żeby ponownie nadać im życia, wtedy używam Duraline z Inglota. Jak widzicie, naprzemiennie wypełniam brwi i co chwilę je wyczesuję. Dzięki temu uzyskujemy bardziej naturalny efekt. Kiedy brwi już mamy gotowe, to na oczach ląduje Maybelline Color Tattoo 93 Creme de Nude i cień Skobo 102. Ogólnie, jak widziałyście w intro, jest to bardzo mocny makijaż. Odcienie trochę jesienne, ale właśnie taką mamy pogodę za oknem. Więc to jest takie moje pożegnanie właśnie z jesienno-zimową aurą i naprawdę mam nadzieję, że wraz ze zmyciem mojego makijażu ta aura odejdzie. Także trzymajcie kciuki! Na powiekę ruchomą nakładam pigment Skobo 404. Jest to taki spalony, czerwono-pomarańczowy i doskonale rozumiem, że nie każdemu może odpowiadać taki kolor i nie każdy może się w nim czuć dobrze. Moje makijaże to po prostu inspiracja dla Was, jakieś pomysły i możecie zaszaleć na swój sposób. Jak widzicie, tym pigmentem wyjeżdżam trochę poza załamanie w zewnętrznym kąciku, żeby już na tym etapie nadać oku odpowiedni kształt. I rozcieram załamanie cieniem Skobo 117. W kamerze złapałam trochę odcień fioletu, ale tak naprawdę to jest totalnie neutralny, jasny brąz. I po prostu rozcieram załamanie i dokładam tego pigmentu i znowu rozcieram różnymi pędzelkami, żeby uzyskać jak najlepszy efekt blendowania cieni. I nie wiem, czy za bardzo wtarłam ten cień, czy może miałam delikatnie brudny pędzelek i po prostu zrobiło mi się plamy. I to jest po prostu nie do przyjęcia. Każdy popełnia błędy, nie ma się co łamać, trzeba to naprawić, więc totalna zmiana koncepcji. Więc teraz dołożyłam tej spalonej czerwieni od zewnętrznego kącika aż do wewnętrznego na całą powiekę ruchomą. Tutaj tego nie pokazałam, ale przy rozcieraniu zawsze używam kilku bardzo podobnych odcieni do siebie. Dzięki temu makijaż nie jest taki płaski, różnica nie jest zauważalna, bo jednak to są bardzo podobne odcienie do siebie i tak naprawdę nie musicie tego robić, ale właśnie przez to makijaż jest taki bardziej 3D. I w międzyczasie pod łukiem brwiowym nakładam dokładnie ten sam cień beżowy Skobo. Cień Skobo 116 to jest taka ciemna czekolada. Nakładam sam zewnętrzny i wewnętrzny kącik, zostawiając właśnie sam środek powieki ruchomej z tym czerwonym kolorem. Tym cieniem wjeżdżam od razu w załamanie, łącząc te dwa punkty ze sobą. Nie zrażajcie się, jeżeli na początku coś wygląda totalnie beznadziejnie, bo makijaż to jest proces i tak jak widzicie, ja sama dokładam, rozcieram i tutaj znowu dokładam właśnie ten czerwony cień w sam środek właśnie powieki ruchomej, żeby jeszcze bardziej to zintensyfikować. I kiedy już będziecie zadowolone z efektu cieniowania, możemy w tym momencie właśnie rozświetlić wewnętrzny kącik dokładnie tym samym beżowym cieniem. I teraz czerwona masakra pod okiem. Właśnie tutaj możecie zauważyć, ile mi się tego osypało. No jakbyśmy najpierw nałożyły podkład, no to by była jakaś tragedia. Więc ogólnie, jeżeli nie macie wprawy, to zawsze i tak sobie najlepiej zaczynajcie od oczu. To jest bezpieczniejsza opcja i wiecie, że makijaż na pewno będzie nieskazitelny. Ale chusteczkę wykorzystuję też po to, żeby nadać oku właśnie ten taki ostry kształt. To jest właśnie świetne, kiedy zaczynamy najpierw makijaż od oczu, bo nie musimy się jakoś bardzo martwić o to, że cieniowanie nam wyjdzie trochę w dół, to znaczy poza linię od skrzydełka nosa do końca brwi, bo wtedy po prostu możemy to sobie wyczyścić. I teraz będę rysować kreskę czarnym eyelinerem z Maybelline. To jest iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner. I tu jest kolejny plus użycia chusteczki, że nie muszę się totalnie zastanawiać, bo już mam wyrysowaną tą linię, gdzie tak naprawdę chcę położyć eyeliner. I to już totalnie zależy od Was, jak grubą, cienką, długą, krótką lubicie tą kreskę, tylko postarajcie się, żeby była ona równa. I nakładam ten eyeliner też na górną i dolną linię wodną. Możemy tymczasowo przejść do twarzy i w strefie T nakładam bazę z Benefitu Professional. Ogólnie jest to baza troszkę matująca,
ale pięknie wyrównująca nam strukturę twarzy, minimalizująca nam wygląd porów. Podkład Bourjois Healthy Mix 51 nakładam na twarz i wklepuję pędzel. Znacie ten temat, także jedziemy dalej. Korektor to młodszy brat podkładu, czyli Bourjois Healthy Mix 51. I nakładam w trójkątny kształt pod oko, na brodę, nad ustami, na nos i na czoło. Ogólnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej w tym temacie, to zapraszam do mojego filmiku o konturowaniu, który jest w linku na dole. No to uwaga, puder z jakiej firmy? Zaskoczę Was, Bourjois! To jest ten w odcieniu 01, czyli peach. I powiem Wam, że mega długo nie używam tego pudru, bo on właśnie jest trochę taki peach, czyli taka delikatna brzoskwinka i on odrobinkę zmienia kolor podkładu, czego nie lubię bardzo. Chociaż nie jest to aż tak widoczne, ale ja to wiem i mnie to troszkę wkurza. No ale naprawdę jest tak miałki i przyjemny, że rewelacja. I na dodatek właśnie połączenie tej bazy podkładu oczywiście i tego właśnie pudru sprawiło, że kolejne produkty, które nakładałam na twarz, tak mi się jedwabiście rozcierały, że to była czysta przyjemność, naprawdę. No, świetny kombos mi z tego wszystkiego wyszedł. A twarz wykonturuję sobie pudrami brązującymi Skobo 308 i 311. Mają dobrą konsystencję, są średnio napigmentowane, także na pewno nie zrobicie sobie nimi jakiejś krechy. Mają idealne odcienie, no i są mega tanie, więc czego więcej chcieć? Oczywiście nie musicie kupować dwóch, bez przesady, to tylko taka moja fanaberia. Ogólnie dla większości z Was pewnie będzie pasował ten jaśniejszy, czyli 308. Ja po prostu lubię troszeczkę wzmocnić ten kontur właśnie tym ciemniejszym odcieniem. Teraz z paletki róży Makeup Revolution Hot Spice i wybieram taki mega pomarańczowy kolor z drobinkami i będę nakładać go pędzlem o podwójnym włosiu, bo są one mega napigmentowane, a ten pędzel właśnie pozwala na delikatniejsze nałożenie właśnie tego koloru. I rozświetlacz również z firmy Makeup Revolution, to jest Vivid Baked Highlighter w odcieniu Golden Lights, czyli tak jak właśnie nazwa wskazuje, to jest taki bardziej złoty odcień. I tradycyjnie szczyty kości policzkowych, czubek nosa, nad ustami, broda i nad łukiem brwiowym. Ogólnie te produkty z Makeup Revolution są naprawdę mocno napigmentowane. Jak za taką cenę, to po prostu pigment jest powalający. I jak na moje oko trochę przegięłam, więc znowu sięgnęłam po taki malutki pędzel z właśnie podwójnym włosiem, żeby rozetrzeć trochę ten rozświetlacz, by nie był aż tak intensywny. Kiedy twarz już mamy skończoną, możemy wrócić do oczu. I powieka dolna to żadna filozofia. I nakładam ten czekoladowo-brązowy cień od zewnętrznego aż do wewnętrznego kącika i będę go rozcierać w dół tym jasnym brązem. Dopiero teraz wytuszuję sobie rzęsy L'Oreal Voluminous Lashes So Couture i oczywiście najpierw podkręcę je zalotką. Na usta nakładam konturówkę z Golden Rose Dream Lips w odcieniu 519 i pomadkę również z Golden Rose Velvet Matte Lipstick w odcieniu 22. I jest to odcień praktycznie taki sam, co mamy na oczach, czyli właśnie ta taka spalona czerwień i uważam, że mega to pasuje właśnie do tych oczu. Ale jeżeli chcecie, możecie dać jaśniejszą, albo w ogóle nude, albo właśnie mega ciemną czekoladę. Też by super wyglądała. Wszystko zależy od Was i po prostu jak się w danym makijażu czujecie. Ogólnie to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do komentowania. I jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!